Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rush Frontier. Jestem z Safe Mode i dzisiaj kontynuujemy naszą tutaj przygodę. Kolejna mapka to już będzie ten boss i nie mam pojęcia, jakiej na razie przejść, ale musimy zmienić na pewno taktykę. Na pewno zagramy sobie na łuki. Myślę ciągle o tych magach, tylko nie wiem, czy to ma większy sens. Magowie są niby dobrze, tylko tam są ci nekromanci podobno fajni. Ale jak kurczę czegoś słabo sobie nimi zawsze radzę. Tego na pewno potrzebuję tych ludzików moich na maksa. Artylerii tym razem nie będę brał. Chyba że weźmiemy sobie magów plus plus wojów plus tych. Kurczę, jest to, spróbujmy sobie taką nową taktykę całkowicie zrobić. Czyli będę grał głównie pod maga, pod magów. Będę tylko pod magów. Pod meteoryty. I wojów. Czyli jakąkolwiek obronę potrzebuje mieć, prawda? Wtedy będą ci wojowi. I punktów reszty nie wydaje, gdyż tylko te dwie jednostki będę używał. No i lecimy. Bierzemy sobie tego oto pana. Shahara. Jak pisaliście mi, właśnie najlepiej grać na magów, znaczy magami pod ten rodzaj jednostek, czyli pod tą grupkę. Więc tak też spróbujemy zagrać. Oj, tu będzie mega, mega ciężko, ja już to czuję. Dobra, zrobimy tak, w tym miejscu postawimy tego naszego maga. Dwóch wojów bym postawił tak najchętniej. Mówię, że tutaj z tymi wojami będzie nie lada problem. Postawimy w ten sposób, tu, tu i tutaj maga w tym miejscu. Tak się rozstawimy. Ta strona będzie później też atakowana. I pójdziemy w tą stronę. I dobra, tak, rozwiniemy wszystkie te jednostki naszych magów. Jeden poziom do góry. Woju zostawimy bez zmian. I teraz tutaj, ta strona. Mag. Wój. Właśnie. Ile tutaj tych magów tak naprawdę strzelać? Czy jest sens tego walić nawet nie wiadomo ile? Czy lepiej się skupić na małej ilości może w tym miejscu? A na dwóch wojach? Dobra, spróbujmy tutaj na dwóch wojach pójść. Ta strona nie powinna być na razie atakowana. I rozwiniemy tutaj bardziej tą stronę odnośnie obrony. Teraz tak, tutaj mamy arcmaga, będzie to wizard, który strzela piorunami. A tutaj mamy tego właśnie nekromantę całego, którego powiedzieliście, że jest podobno najlepszy z tych wszystkich. I jego warto rozwinąć, więc strzelimy sobie tego nekromantę. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu mamy, że może wzywać chmurę jakoś tam. A tutaj może wskrzeszać Dead Rider. A, zobaczymy co to w ogóle jest. Ale na razie co? Na razie póki co ruszajmy tutaj z falą. Zobaczymy co z tego tutaj wyjdzie. Jak mówiłem, głównie będą iść teraz w tą stronę, w tą mańkę, więc tak też się my skupimy. Ten wuj jest od tej jednostki o tyle fajna, że ona ma sporo takich ataków, które atakują, jak ona stoi nie wiadomo jak daleko. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Oj, tu właśnie jest ten knight dziwny. No właśnie. Może on będzie jednak ciekawy? Tu zwiększam ilość? Nie, zwiększa żywotność, armor damage. No dobra, zobaczymy co sobie tutaj wyjdzie tak naprawdę z tego... z tej walki naszej. Dobra, rozwiniemy tego pana. Nie pójdzie w tą stronę jeszcze, bo muszę tą stronę troszeczkę wzmocnić. Bo tu chyba nie mogę przejść. Tak. Tam nie mogę przejść. To jest słabe. To jest mega słabe. Tak naprawdę. Tu musimy teraz tą stronę troszeczkę wzmocnić odnośnie jednostek, które tam będą. I muszę tutaj tak zrobić, żeby tutaj nic mi nie przeszło, bo jednak nie chcę żadnych jednostek, żeby mi tutaj poprzechodziły. Bo to jest zawsze słabe, jak coś przechodzi, prawda? Takie smutno wtedy, bo kurczę, co? Robiłem super obronę, a tutaj mi jednostki przechodzą od tak o. Bo przechodzą, no. I to było na tyle. Dobra, tego tutaj wzmocnimy. Ciekawe, czy jak tutaj dam tego knajta, czy on się zadespi po tej stronie również? Aha, dobra, tu jeszcze szkielety on robi, widzę. Może faktycznie to będzie dobre? Ha. To będzie ciekawe, to będzie ciekawa jednostka. Ci nekromanci. Ludzie myśleli, że oni są OP. To właśnie z miłą chęcią sobie ich teraz przetestuję. Jak oni wyglądają podczas
takiej prawdziwej walki. A tak, czekajcie, ta chmura co robi? Wybiera damage. Czyli poisonuje inaczej wobec jednostki. No dobra. Nekromanta. Zapraszam pana do naszej zabawy. I co, czy sam będzie respił sam siebie? Tak, sam siebie respi. Okej, dobra. Myślałem, że ten skill jest potrzebny, ale jednak nie. No, ten jest... Co to za macka? Ej, macka, halo? What the fuck? Dobra, w tym miejscu... Oj, w tym miejscu jest ciężko coś rozwinąć. Skoro on tutaj może mi go rozwalić tak w taki prosty sposób. No właśnie, teraz czy ja w ogóle potrzebuję wojów, jak tak? Najlepsze pytanie. Czy ja w ogóle potrzebuję wojów? Wojowie na pewno bardziej wytrzymali. Ale czy ja ich potrzebuję? On daje chyba jeszcze jakieś odporności. Widzicie? Bo jak on się tutaj zrespił, to aura powstała na innych jednostkach. Więc warto było go szczelić. A tutaj... Aha, będzie zwiększał więcej teraz damage'a. Dobra, dajmy tego jeszcze więcej. Fucking shit. Zginął? Zginął, dobra, fuck. Ledwo co, dobra, strzelimy tutaj tego arcmaga jednak w tym miejscu. Skoro tutaj i tutaj są nekromanci, to na środku, jako taka jednostka, która będzie wspomagała i górną, i dolną linię, będzie ten cały arcmag. Zobaczymy co to będzie. Tornada, a tutaj mamy krytyczne obrażenia z piorunów. Eksplozja będzie szansa. O, to może być ciekawe. Tylko, że zasięg jest za słaby chyba na eksplozji tak naprawdę. Ha, no właśnie. Tylko za zasięgówką będzie tutaj to słabo wyglądało. Wow, ile ten strzelił go! Jeden shot i on prawie padł. Ha, ale go zestunowali, no właśnie. Ale ten jeszcze wspomaga w razie czego. Właśnie, kurczę. Ciężkie decyzje mnie czekają. Ale zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Na razie troszeczkę ich wspomóżmy. Naszym damage'em. Oj, ten kurczę, pan na koniku jest nawet silny, muszę powiedzieć. Tornado czy to? Dajmy to na razie. Czy te eksplozje całe. Będą one jeszcze większe. To się ciekawie zapowiada. No się dość ciekawie zapowiadają, dobra. Teraz tak o. Wzmocnimy tą stronę czy tą? No kurczę, właśnie. Pierw tą zabiedujmy na maksa. Tak zrobimy pierw. A później pomyślimy, co z tymi wojami, czy w ogóle ich tutaj stawiać, czy też ich sprzedać całkowicie i pójść tylko i wyłącznie w magów. Nie wiem, czy tak się wreszcie to nie skończy, czy ja pójdę całkowicie w magów. Moi są dosyć silni się wydają. Chyba, że te szkielety są w stanie mnie nawet mocno tutaj obronić, a gdyby tutaj jeszcze w tym miejscu był mag, to by też tego miał knajta. Dobra, tak zrobimy. Jeszcze jeden. Damage. 8. Nie zauważyłem, czy jest większym, czy nie. Podobno, czy więcej magów, tym będę miał większy damage, bo mam tego skilla wykupionego. Więc bardzo jest ciekawe, jak to faktycznie wygląda. Ale to pewnie się przekonam niedługo. Te ataki tego kolesia są bardzo mocne. Są mega mocne. Mam nadzieję, że ten mag sobie poradzi. Te jednostki mogą być zablokowane, to jest strasznie irytujące. Teraz pytanie, czy tutaj z tej strony coś budować? Tego arcmaga tu bym strzelił tak naprawdę. Bo on ma strasznie wielki damage. Ale z drugiej strony, chyba że arcmag plus nekromanta na górę. Na górną aleję. Ale pierwsze co tutaj strzelimy sobie jeszcze nekromantę. Żeby jednak wzmocnił tutaj ich odnośnie swoich tutaj szkieletów. I żeby tutaj było jak najlepiej... To wszystko ustawione, bo kurczę, mam wątpliwości co do tej akcji. Okej, tutaj widzę, że tego zablokują. Fajne, że to jest losowe, że nieważne czy mam budynek w danym miejscu czy też nie, to i tak jest szansa, że on się pojawi. To jest okej, to jest bardzo fajne. 20 szkieletów wskrzeszonych, achievement get. Nice, bardzo fajnie, dziękuję ślicznie za to. I teraz idzie ten właśnie olbrzym tego... Najtrudniej byłoby zabijać przedtem. No, jest niebo łatwiej. Jest o niebo łatwiej. Jest łatwiej, o wiele. Widzicie, już padła. Przedtem się tak męczyłem z nim. On mi tyle jednostek pozabijał. Masakra jakaś była. Z nim była po prostu jakaś masakra wręcz. Ja też
dziwnej ich jednostki. Dobra, wzmocnimy tutaj tą linię. Czyli tu mamy konika i tu mamy konika. Okej, okay. To teraz budujemy magów na górnej linii, czyli na górnym wyjściu. Bo wychodzą stąd i stąd. Dwa punkty wyjścia mają tylko i wyłącznie. Więc tak też my będziemy tutaj starali się budować. Z tej strony w takim razie nekros by się fajnie przydał. Chyba tak. No, tam był chyba lepszy nekros. Żeby tutaj troszkę ich wzmocnił. Albo tu w ogóle dać jednostkę jeszcze jedną. Arcmaga. Mhm. Tak to zrobimy. Bo tu widzicie, idzie teraz ten pan od sztormów. On będzie mocno irytował. I on ma odporność na magię, zapomniałem coś o tym. Zrobimy takie coś jednak. I on, że to mi nie pomoże sporo. Ale przynajmniej troszeczkę tutaj go zatrzyma. On jest odporny na magię. Ja nie mam czym go chlepnąć tak naprawdę. Widzicie? Rozwalił teraz moje wszystkie jednostki tutaj. I sobie przejdzie. Bo ja mu nie mam za bardzo co zrobić. Zrobimy w ten sposób. Wszystkich damy na niego. Żeby go oni klepnęli. Kurczę, strzeliłbym tutaj tego łucznika, ale nie mam za bardzo jak go dać tak naprawdę. Dobra, puszczajmy falę i tego zabrydujmy. Strzelenie tutaj łucznika byłoby słabym wyjściem, gdyż nie mam żadnego upgrade'u dla nich. A kładzenie ich bez upgrade'ów jest bez sensu. Bo tak czy siak oni tutaj nic za dużo nie zrobią. Dobra, tu jeszcze damy jeszcze jednego maga. Tu będzie taka linia przejściowa, która będzie klepała ich jak najbardziej się da, żeby później było... Aj, przyjemnie, że kurczę, znowu temu nic nie zabiorę. Kurczę. Oj, będzie ciężko z nim. O, wiem, co zrobimy. Zatrzymamy go i walniemy go teraz z meteorytu. Ale idzie jeszcze drugi. Tego może troszeczkę klepnę, ale ten drugi mnie rozwali. No właśnie. No i co teraz? Trzeci jeszcze. Fuck, ile to ich będzie? Oj, to jest chore. To będzie chore. Dajmy tą chmurę. Ta chmura może coś mi pomoże. Widzicie, ona tutaj strzela. To jest chmura jeszcze, czy nie? Jeszcze nie ma chmury. On się dopiero zrobi pewnie. Ale widzicie, tutaj oni kurczę klepią? Ciągle klepią tutaj w nich. Jakiś tam konik i wszyscy inni. Skupcie się na nich troszeczkę bardziej. No i o tym, co z tego w ogóle wyjdzie, bo kurczę, oni są strasznie mocni. Blue. O, ale tych blue nie ma, okej. Okay. Może jakoś poradzę. O, teraz tutaj jeszcze ich trzepniemy z meteorytu, okej, oni padli. Ej, puszczaj go! Panie, ej, odstuka mam z tym. O. O, właśnie, ciekawe. Dobra, strzelimy sobie teraz ten, te tornado. Będzie mogło cofać jednostki wtedy. A to będzie większa ilość jednostek. Dobra, to jest zrozumiałe dosyć. To z Bloonsa powinniście znać, jak to wygląda. Teraz tak o. Tu rozumiem, że wszystkie jednostki mogą nie atakować. Ciekawe, czy jak tego bym rozwalił? Tak, ta jednostka tutaj się pokazuje. Jakbym ją klepał, to chyba by on wtedy mi nic nie robił. Tak to zrobimy. Postawimy tutaj go w tym miejscu, jednego przynajmniej. Zobaczymy wtedy, czy jak on się pokaże, czy coś będzie on mu robił wtedy, ten czas. Mam nadzieję, że tak. Wiemy, ta fala to dopiero jest. Wiem, że tutaj sporo strzelamy jednostek różnego typu w różnych miejscach, ale później to sobie spokojnie tutaj nadrobimy. Tym bardziej, że każda jednostka zwiększa mi damage. Miałem 88 chyba z tego, co pamiętam. Teraz mam 98, więc no, opłaca się wstawiać tych magów. Wielu, nawet jeśli nie będziemy upgrade'ować za bardzo. Bo zawsze ten damage będzie coraz to większy. Tutaj strzelimy arcymaga chyba. No tak. Tu ma być jak największy damage w tym miejscu. No, głównie to ma być. Tutaj. Czas trwania. Czekać tutaj jeszcze na tą falę. Znaczy na tą chmurkę. No właśnie.
Te chmurki się często stawiają, więc może damy chmurkę jeszcze jedną. I zagładujemy teraz tego pana na arcymaga. Czyli 300 kasiorek bym potrzebował, bardzo bym prosił. Aj, znowu idzie ten gnujek z tej strony. Nie zobaczyłem kto skąd idzie. Więc co, może pójdę z moim tutaj wojem na niego. Nasz wuj troszeczkę tutaj ma tego damage'a, więc może go tutaj klepnie jakoś tako. Jakoś tak może go pokonasz, co? Panie, daj z nim radę. Tu idzie kolejny, tam idzie znowu kolejny. Okej, okay, zwiewaj. Oj, przechodzi przez chmurę, ale i tak się da radę, okej. Okay, spoko, nice. Dobra, tutaj, tak. Wsparcie na tą stronę, na tą mańkę idź. Okej, tutaj troszeczkę zatrzymajcie, żeby tutaj ten damage jak największy poleciał. I wracaj z powrotem tu na środek. Pan też tutaj chodź. Potrzebuję twojego tutaj statku kosmicznego, czegoś tam innego. Właśnie, tego potrzebuję. Zawsze już będzie o jednego mniej. Pięknie, właśnie o to się rozchodziło. Teraz tylko arcymag. Wybuchówka. Oj, kurczę, nie przeważyłem. Fucking shit. Jeden przeszedł. Aj, słabo. Słabo, słabo. To wygląda. Oj, kolejny próbuje przejść. Ej, klepnij go, proszę. Dziękuję ślicznie. Kurde, potrzebuję coś tutaj jednak, żeby... Trzech blue. Fuck. Czy przydałoby tutaj jednak jednostka... Jednak łucznicy to by się mocno przydali mi. Ani ucieka, ani artyleria to nie wchodzi w grę tak naprawdę. O, albo asasynowie tak naprawdę. Bo ich nie widać. Mhm. To fajnie, że oni podejdą idealnie pod. Będę tutaj troszeczkę mógł ich klepnąć. Będzie oni podejdą idealnie pod. I teraz dopiero coś tutaj będą oni próbowali działać. Więc teraz mogę strzelać spokojnie meteoryt. Tutaj oni dostaną bardzo dużego damage'a. No i dobra, to będzie z głowy. No naprawdę. Teraz kurczę, co ja to mam mogę zrobić. Dam jeszcze tornada, żeby były lepsze. I chmury te dziwaczne. No i mam nadzieję, że mój statek sobie tutaj z nimi tak naprawdę poradzi. Bo głównie muszę się opierać teraz na nim. Bo ja na panu oczywiście. Dobra, tutaj wchłonął ich bardzo fajnie. Ja troszeczkę tutaj im pomóż. Idźcie na górę, ty tutaj chodź. Fuck, zginął! Aj, nie przeuważyłem! Cholerka! Oj, to będzie za słabe. Potrzebuję szybko meteoryt. Tylko on mnie tutaj może uratować już w tym momencie. Okej, jest. Zatrzymajcie ich tutaj maksymalnie. Wojowie na dół. I teraz... Tak naprawdę to podpala i musi załatwić całą sprawę. Okej, jest on, ale nie mogę tutaj go klepnąć. Dobra. Myślałem, że będę mógł go tutaj rozwalić. W tamtym miejscu. Niestety tak się nie da. Szkoda. Szkoda. Tego stoimy. Arcymaga. Ale chyba nie zdąży bardzo tutaj nic zdziałać on. Fuck. Szkoda. Troszkę szkoda. Dobra. Panowie, chodźcie w dół. Tutaj nic nie zrobicie. Dawil. Nie wiem, kto to jest taki? Suci? Nie. To są bludowie. Okej. Okay. Ale to nie ma problemu większego z nimi, bo oni są wrażliwi na magię. A z tym akurat ja problemów żadnych nie mam aktualnie. Pozostając ze wszystkim innym mam problemy, a nie z magią. Więc to jest w miarę tam easy. No dobra, zobaczmy co tutaj będzie w tym miejscu teraz. Cóż to za jednostki idą? Nowe? Czy nie? To jest 13 fala już. Nie, to są zwykli. Ej, to czemu? Ale idzie ich dużo. Może o to chodziło. No ale jest okej w miarę. Tu też strzelimy sobie arcymaga chyba w tym miejscu. Mhm. Tornada tu będą w miarę fajne. One w ogóle się fajnie tutaj spisują. 98, nie zwiększyło mi się nic, ale chyba nie dałem żadnego budynku ekstra. No, ekstra budynku żadnego nie ma. Tornado, czyli się przydało oczywiście. Tutaj też tak naprawdę. Chociaż w tym miejscu, bardziej tutaj. Już lepsze wyjście byłoby.
Eksplozje, 35% na eksplozję. Każdy shot ma tyle szans. A shot, a nie zabicie. Ale on zakłada od razu, że jednostki są w wykupie. Jeden taki mogę sobie strzelić. Czy więcej? To mam wątpliwości spore. Jestem ciekaw, co będzie, jaka jednostka będzie na samym końcu szła. Jeśli ona będzie odporna na magię, oj, to mam przeklapane wtedy. Wtedy mam całkowicie przeklapane, bo sobie z nią nie poradzę. A jeśli nie będzie odporna na magię, czyli będzie odporna tylko i wyłącznie na armor, to spokojnie sobie ją rozwalę. Tu idzie jeden ten blue. Tutaj blue nie idą. Znowu ta strona będzie miała tylko jednego blue. Oj, to jest słabe. Dobra, ale idźcie w takim razie. I tutaj damy tę eksplozję jednak. A czemużby nie? Pięknie, patrzcie się, szocik, boom i padają. O to chodziło. Dobra, tutaj chmury trzeba jeszcze zrobić w takim razie. A temu eksplozję dać. To będzie chyba najlepsze wyjście. Tego damy w dół. No, w porządku to będzie. Tu jak widzicie, z tym większych problemów już nie mam. On dostaje wielki teammate, ten też. On tutaj idzie do nas, a już po drodze prawie nie żyje. A przez to, że płynie, to nie może się on wyleczyć. I to jest bardzo fajne. I to sobie zbudujemy. To jest bardzo wolne. Będę mógł to użyć raz, ale konkretnie. Więc jak będę już miał faktycznie taką krytyczną sytuację, to będę mógł sobie z tego skorzystać. Ale jeszcze zainwestujemy w chmury. I to również by się przydało. Ona też mi często ratowała dupsko, jak tutaj próbowali przejść. Teraz będzie 15 fala. Oj. Ostatnia fala już będzie szła. No właśnie. Co teraz zrobi tak naprawdę? Okej, chmurki. Ach, pięknie, tornado zatrzymało go. O to chodziło. Ach, i teraz idzie ten gnojek. Na górnej linii. Dajmy go meteorytem. A co tam? Możemy. Jest tylko jeden taki. Więc nie ma problemu większego. Gorzej byłoby ich więcej. Wtedy bym się troszeczkę musiał tutaj nagłowić, jak ich tutaj rozwalić. Teraz rozwaliłem poprzednio sporą grupkę, ale i tak coś jak lepiej na nich uważać. Dobra. Zbierajmy 500 kasy na to. W takim razie. Jeden blue, czterech blue. I tutaj czterech. Fucking shit. Wiedzą, że oni są najtrudniejsi. A, widzę chyba moje ustawienia, tak. Albo wiedzą, że po prostu tutaj trzeba grać na magów. Inaczej mówiąc, dobra, ruszajcie. Będzie ciężko, już to wiem, widzicie? Im prawie nic nie zabieram, dosłownie im nic nie zabieram. Fuck, w ogóle im nic nie wziąłem. Dobra, dobra. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak naprawdę. Tutaj wyjdzie ilu? Jeden, dwóch. Zastanawiam się, gdzie puścić ten meteoryt. Tutaj przyszedł. Tutaj jest dwóch już od razu. Kupię. Więc skupimy się na nich. A wy tego zatrzymajcie na chwilkę. Okej, budynek. Tu będzie kolejny atak dostępny. Oj, będzie słabo. Oj, tutaj też idą kolejne noski. Kurczę, jeśli dostanę, że zaraz tego shota, chociaż kurczę, może to. Dobra, musimy chyba. Fuck, nie będzie strasznie malutki tego. Nie, że będzie troszkę lepszy. Ale dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie się jakoś tam trzymamy. Jest słabo, jest mega słabo. Ale jest, no powiedzmy. Tutaj ich cofamy troszeczkę w tył, więc jakoś to jeszcze wygląda. Dobra, tutaj zostanę jeszcze tylko ten wielkolud. Tutaj, z tej strony, okej. Okay. Tego wciągnęli, fajnie. Tych potraktujemy meteorytami. I zostaje nam tutaj jeszcze tylko ten jeden pan. O, tu się ten naładował. To jest kolejny shot tak naprawdę. Tak, dwa shoty będziemy mieć teraz dostępne. Dimension stały? Nie, zwiększył się tak samo dwukrotnie. Okej, okay, fajnie. Ale bądź, zobaczymy, co wyjdzie nam, jaka jednostka wyjdzie nam teraz specjalna później. O, to mnie bardziej zastanawia. Jaki będzie boss?
bo zapewne już w tym momencie będzie boss. Stąd będzie pewnie wychodził on, bo tutaj jest taka zatoczka i nic stamtąd jeszcze nam nie szło. Albo stąd. O, właśnie pokazałem tam. No i dobra. Okej, magia. Fajnie. Fajnie, że on nie jest odporny na magię. Idą jeszcze jego przydupasy wszędzie. Okej, jeden shot poleciał już w niego od razu. Aha. Tutaj wzmocnimy się, ale fajnie, że on tutaj dostaje dosyć sporą klepkę dostaje. Nie za bardzo jakby na to chciał reagować. No i co? Ej, weźcie go, bijcie. Prosiłbym bardzo o to. Panie, skup się na nim. Teraz go przyuważy. Tak, o teraz będzie idealnie. No i teraz go klepaj. Klepaj go, panie. Klepaj. Tu jest. Halo, z dołu. Troszeczkę niżej. Popatrzcie. W dół. Okej. Okay. Dajmy mu jeszcze raz tego pioruna całego. Dziwnego. Posejdona, tak. Piorun Posejdona. Okej, okay, klepaj go. No chyba nie będzie aż tak tragicznie. No dokładnie, już padł. No i kurczę, o to chodziło. Fajnie, że stąd wyszedł. Tutaj mieliśmy tą stronę obstawioną. Trzy gwiazdki, idealnie. No i dobra, misja pierwsza z tym bossem jest już pokonana. Możemy iść chyba w kolejną grupkę, bo to chyba jest koniec tej sekcji, tak? Tak, to jest koniec. Teraz tak, została nam jeszcze sekcja tutaj u góry. Dwie misje, które pewnie odblokują nam kolejne. Jak mówiłem, 22 misje powinny być. Więc jeszcze kilka przed nami jest. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, jak i o subskrypcji, żeby być na bieżąco. Na razie wszystkim, hej hej, pa!